Witam serdecznie wszystkich spod znaku Panny w tym rozkładzie kart Tarota na temat lipca, tego co przyniesie lipiec w różnych sprawach waszego życia. Będziemy mówić o sprawach zawodowych, finansowych, ale także i uczuciowych, więc zostańcie do końca. Zaczynamy od karty, która powie o dominującym wpływie w tym właśnie okresie miesiąca lipca i jest to karta arcykapłana. Karta arcykapłana wskazuje na szereg rzeczy, na które ta karta będzie promieniowała na resztę rozkładu i jedną z takich rzeczy na przykład jest to, że trzeba działać wedle ustalonego planu, wedle ustalonych reguł i zasad Panny, więc nie ma ucinania dróg na skróty, tak? Drugą rzeczą jest to, że rzeczy, które będą się działy w trakcie lipca, będą miały istotne znaczenie. To będą sprawy, które faktycznie wiecie, nie tylko, że się wydarzą i nas ucieszą lub zasmucą, ale także, no mam nadzieję, że w większości to ucieszą, ale także one, ten wpływ będzie miał większe znaczenie, będzie miał także znaczenie dla waszego życia, Panny, w tym wypadku. Zobaczmy, cóż tutaj karty mówią na temat spraw związanych z pracą, finansami, przedsięwzięciami, ewentualnymi możliwościami, Panny. Wy w tym czasie, jak ja dokańczam stawianie tutaj kart, dajecie lajka, subskrybujecie, komentujecie, możecie także wesprzeć kanał, tak, jeżeli czujecie się wyjątkowo tutaj tacy zenergizowani, ale zobaczmy powolutku, cóż tutaj karty mówią właśnie o tej waszej sytuacji. Zacznijmy od spraw, które są związane z obowiązkami, ale także i z pracą. Praca jest obowiązkiem, tak? I tu karty mówią o jednej sprawie takiej, no dobra, to jest ten wpływ, który będzie oddziaływał w lipcu, będzie kilka rzeczy do zrobienia, całkiem sporo rzeczy do zrobienia, tak? One nie będą trudne, rycerz mieczy nie mówi o tym, że to będą jakieś wielkie, straszne wyzwania, ale one będą wymagały waszej uwagi w tym czasie i może być tak, że będzie szereg rzeczy do zrobienia, które no tak się nawarstwią w jednym konkretnym czasie, w jednym konkretnym momencie, tak? Czyli na przykład będzie jakiś taki tydzień, który będzie wyjątkowo zabiegany, bo trzeba będzie zrobić to, to, to i to. No wiecie, jeżeli jedziecie sobie gdzieś na jakiś urlop, może nawet nie jedziecie, ale po prostu idziecie na urlop w trakcie lipca, no to wiecie, macie 2 tygodnie urlopu załóżmy, no to przed tym urlopem trzeba także pewne rzeczy podomykać, trzeba pewne rzeczy w domu jeszcze, wokół domu porobić pewnie, ale także po powrocie do pracy często też jest wtedy więcej rzeczy do zrobienia, więc może być to taka sytuacja. Może być to też, tak jak mówię, to, że w jakimś czasie po prostu z biegiem okoliczności pewne rzeczy się poskładają, które no, trzeba będzie na nie zwrócić uwagę, bo inaczej, no wiecie, są to obowiązki, no, musimy wypełniać nasze obowiązki, tak? Niemniej, patrzymy dalej i teraz ta taka, no nie powiem, że nieprzyjemna rzecz, może, no może, nie dla każdego super przyjemna sprawa, zostawiamy ją na razie i patrzymy na coś, co jest o wiele fajniejsze. Jest tu sukces jakiegoś waszego przedsięwzięcia, czy tego jakiegoś właśnie obowiązku, który macie. Jakie jest rozgraniczenie, jak stawia się karty Tarota między przedsięwzięciem a obowiązkiem? No przedsięwzięcie wynika z naszej woli, tak, że my chcemy to robić, my chcemy w tym uczestniczyć. Obowiązek jest czymś, co okej, my też czasami na siebie przyjmujemy, ale jest to, no wiecie, nie ma tu tego elementu takiego przyjemnego w tym. Fakt, wypełniając obowiązki możemy pewne rzeczy osiągnąć i się cieszymy z tego tytułu, ale wiecie, w momencie, gdybyśmy mogli, to byśmy woleli jednak sobie z tego zrezygnować, więc jeżeli na przykład szukacie pracy, tak, szukacie pracy, chcecie zmienić pracę, to ten proces, pomimo tego, że wynika z waszej inicjatywy, Panny, jest to obowiązek, ale właśnie, a nie przedsięwzięcie, tak? Więc w tym wypadku
Jeżeli macie taką sprawę, którą się zajmujecie, taka, która wyszła z waszej woli i wy dokładacie tutaj starań. I to może być właśnie jedna z rzeczy takich poza pracą, to może być szukanie pracy, tak? Ale to może być też dopinanie jakichś spraw do końca, nie wiem, formalnych, może sądowych nawet także. Takie rzeczy, które wy chcecie sobie już wygładzić, żeby mieć spokój, to i na przykład, wiecie, uzyskanie pracy, zmiana pracy, z takiej, która jest irytująca i zajmująca bardziej niż byśmy chcieli, no to też jest dążenie do tego, żeby coś, żeby was uspokoić, tak? Żeby mieć już bardziej jasną sytuację. I tu karty mówią o tym, że właśnie taka sprawa, którą podejmujecie, dojdzie do szczęśliwego końca albo rozwinie się w takim szczęśliwym kierunku. Może nie całkowicie się skończy jeszcze w lipcu, ale będziecie mieli poczucie pewności. Będziecie mieli poczucie takiej stabilizacji dzięki temu. Więc w kwestiach pracy, to jest właśnie znalezienie nowej pracy i podpisanie umowy. Niekoniecznie zaczynacie pracę jeszcze w lipcu, może zaczniecie później, są, wiecie, momenty, raczej czas, wiecie, wypowiedzenia i tego typu rzeczy, ale już jesteście spokojni, że ta praca jest. Może jeżeli jest umowa, przedłużanie umowy w obecnym miejscu, to też już wiecie, że ona będzie przedłużona. Wiecie, jeszcze będziecie w tym czasie lipcowym na tym okresie próbnym, ale w tym wypadku już wiecie, że zostajecie tu na dłużej, tak? Ogólnie będziecie czuli, ustawicie sobie sytuację tak, że pod koniec lipca już, ale prawdopodobnie nawet szybciej, będziecie pewni, że jesteście w dobrym miejscu, że trzymacie się dobrych rzeczy, nie tylko związanych z pracą, ale tak jak mówię, może jakaś sprawa formalna się wyjaśni albo zacznie już wyjaśniać i teraz tylko jakieś zostaną takie podstawowe rzeczy do zrobienia. Wszystkim tym pamiętajcie, to mogą być ważne rzeczy, to może być naprawdę istotna kwestia. I też nie próbujcie, tak jak mówiłem na początku, ucinać, tutaj skrótów sobie robić, bo to nie wyjdzie na to najlepiej dla was. Patrzymy dalej i mamy kwestie finansowe i tu karty mówią o czymś bardzo fajnym. Może nie mówią o tym, że bezpośrednio będziecie mieli jakiś olbrzymi przypływ gotówki, ale będzie coś, co się będzie wpisywało także w tę kwestię tego spokoju. Karty mówią, że dostaniecie jakąś dobrą wiadomość. Będzie to wiadomość, może już faktycznie jakaś formalna, na piśmie wiadomość, że tutaj nie wiem, dostajecie, będzie podwyżka, czy właśnie jak dostajecie nową pracę, to wiecie, że no, będziecie potem w przyszłości zarabiali, okej, wypłata przyjdzie później, no bo najpierw trzeba popracować zanim ta wypłata przyjdzie, ale no wiecie, o co chodzi. Może być to też pozytywna wiadomość na przykład ze strony banku, że bank faktycznie rozpatruje pozytywnie wasz wniosek, nie wiem, o kredyt na jakiekolwiek przedsięwzięcie i tak dalej, i tak dalej. I ważne w tym jest to, że nie tylko będzie ta pozytywna wiadomość, ale także, że wy właśnie będziecie czuli, że osiągnęliście coś, że taki kamień milowy malutki, chociażby malutki, ale może nie aż taki malutki, tak jak mówię, kwestia tego, że jest tu ta karta papieża czy arcykapłana, w zależności jak chcemy nazwać, to może być to taki poważny kamień milowy, zostanie osiągnięty, tak? Wiecie, zakończenie jakiegoś tam postępowania od ZUS, z ubezpieczalni, wiecie, z ZUS-u, jeżeli chcecie na przykład przejść na emeryturę, to tak, że już tam jest wyliczenia i wyliczenia są na waszą korzyść i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o sam miesiąc lipiec, poza tą wiadomością, możecie liczyć na to, że będzie całkiem łaskawy pod względem finansowym, to znaczy, że nie będzie jakichś dodatkowych opłat, nie będzie jakichś rzeczy, którymi by trzeba było się faktycznie martwić, panny. Tu jest takie poczucie, że idzie wszystko tak, jak powinno, jest do przyjęcia, czyli jak są jakieś wydatki, nawet jedziecie gdzieś tam na jakieś wczasy, to te wydatki będą w granicach rozsądku i też będą przynosiły wam coś fajnego.
Tak? Jeżeli chodzi o plany przedsięwzięcia, no to widzę tu, że faktycznie uda Wam się coś niełatwego doprowadzić do końca. I tak jak tu było już mówione, to wszystko może być powiązane ze sobą, tak? To może być powiązane z tym, że chcecie naprawdę jakieś poważniejsze zmiany tu wprowadzić w swoje życie. No wiecie, kwestie planów przedsięwzięć często wiążą się z finansami. Żeby je realizować, te plany, na przykład, nie wiem, przeprowadzki, trzeba mieć też finanse na to. Trzeba, no wiecie, może czekacie na to zielone światło z banku, żeby, nie wiem, transzę jakąś kolejną uruchomić, budowę domu. Są takie sytuacje. Ja wiem, że prawdopodobnie w większości z Was to nie będzie się tyczyło, ale możecie ten przykład przełożyć na swoje poletko trochę mniejsze, trochę nie aż tak z tym powiązane, ale zbliżone. I tu ważna rzecz, której liczycie, że zostanie właśnie może ten kamień milowy tu osiągnięty, że zostanie ta sytuacja, że ona się wyjaśni, że ona już dojdzie do swojego takiego kresu, czy właśnie do kolejnego przystanku, żeby móc iść dalej, tu karty mówią, że to się powiedzie. Pamiętajmy, mamy tutaj cały czas tego papieża, który mówi o tym, że to nawet mogą być takie ważne rzeczy. Jeżeli macie jakąś taką ważną sprawę, która wam odbiera, tu sens powiek wam zabiera, tak, i ściąga, to wiecie, może, a nie spodziewacie się, że w lipcu ona się skończy, czy wyjaśni, możecie być tu zadziwieni. Kolejna sprawa jest taka, że pojawi się przed Wami zupełnie nowa koncepcja, zupełnie nowy, ciekawy plan, niezwiązany prawdopodobnie z tym zupełnie. I tu, jeżeli ktoś przyjdzie do Was z jakimś pomysłem, może zrobienia czegoś, zaproszenia Was na coś, czy coś takiego, albo zaproszenia do jakiejś wspólnej aktywności, po prostu warto zdecydowanie to rozważyć, rozważyć wprowadzenie takiej nowinki w swoje życie, nie? Więc tu panny bardzo też warto mieć oko na to tutaj takie otworzone, że w razie czego to nie będzie jakieś tam zaproszenie czy koncepcja bez pokrycia, nie? Tu zdecydowanie pokrycie będzie. Teraz zobaczmy, jak będą się układały sprawy w waszym życiu społecznym. Nazwijmy to społecznym, czyli kontaktu z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, tak? Oraz, co ważniejsze pewnie dla niektórych, kontakt z tą naprawdę ważną dla was osobą. Tą naprawdę istotną dla was osobą, może właśnie partnerem, partnerką, może też niekoniecznie musi to być romantyczna relacja, to może w tym momencie być, że w lipcu będziecie bardzo skupiali się na kontakcie ze swoim synem albo córką, tak, wnukiem, wnuczką, i to jest ta relacja, w którą tę swoją uwagę i emocje kierujecie, więc wtedy jest mowa o tej osobie. Ale zobaczmy, mamy tutaj najpierw kontakt z ludźmi, tak po prostu. Pan jest król denarów, dziewiątka buław i szóstka denarów, więc tak naprawdę jednym aspektem, o którym karty tu mówią, raczej jedna rzecz, pójdzie na pewno, jeżeli macie jakieś plany z tymi osobami, jeżeli na przykład chcecie z rodzinką pojechać na wczasy, tego typu rzeczy, to one pójdą zgodnie właśnie z planem i tymi takimi waszymi oczekiwaniami, czyli nawet jeżeli by miały być z tym jakieś problemy związane, nie wiem, martwicie się, no bo jedziecie z dziećmi na wczasy, o syn i córka, one zawsze się tam biją z tyłu na siedzeniu samochodu i myślicie, że ojej, będzie ciężko, teraz jeszcze jakiś zamkniecie na dłuższy czas razem, ogólnie nie będzie to łatwe przeżycie. Nie, będzie całkiem okej. Wyjdzie to całkiem dobrze, nawet jeżeli chcecie tutaj zaryzykować, może pierwszy raz chcecie ich przepędzić po górach, tak, na szlaku, nigdy oni nie chodzili, a tu wychodzi na to, że nie będą wcale aż tak narzekali, nawet może im się podoba. To jest taki jeden z przykładów, sugerowano mi, żebym więcej jakich przykładów dawał, nawet jeżeli one troszkę mogą nie pasować do każdej z waszej sytuacji, ale jeden taki plan, czy ogólnie plany z waszymi
bliskimi się powiodą. Inna kwestia tu może być taka, że komuś ważnemu dla was coś się uda, chociaż nie było to pewne, tak? Dziewiątka buław może na to wskazywać, czyli załóżmy macie wnuka, wnuczkę, syna, córkę, zdawali matury, tak? W tym roku chcą iść na studia, ale nie wiedzą, czy się dostaną, tak? Albo poprawiali nawet to i też teraz chcą iść na, nie wiem, medycynę, takie teraz popularne bardzo, wszyscy chcą być lekarzami. W sumie rozumiem dlaczego, ale tu wydaje się, że faktycznie pomimo tej niepewności, czy się dostanie, dostanie się, tak? Dostanie informację tu w lipcu, że faktycznie witamy na studiach tam od października, proszę, zaczynamy. To może być tego typu sytuacja. Może syn, który od dłuższego czasu nie mógł znaleźć pracy, w końcu znajduje i to taką dobrą już, w której wiadomo, że na dłużej te korzenie zapuści. Ale poza tym mamy jeszcze tu szóstkę denarów i szóstka denarów wskazuje na to, że może dostaniecie od kogoś fajny prezent, tak? Szóstka denarów mówi o tym, że ktoś coś dla was zrobi. I dlatego, okej, nie od razu mówię, że tu musi być bezpośrednio prezent, wiecie, nie wiem, finansowy, fizyczny, w pudełku, wiecie, z kokardką. To może być coś, co ktoś dla was po prostu zrobi, coś miłego, coś z dobrej woli. Tak? To nie jest tak, że wy musicie to na tej osobie, to by była wtedy może powiedzmy przysługa, tak? Ale tu jest coś po prostu naprawdę czysto z dobrej woli, pomysł od tej osoby dla was, powie tu mamuś, tatuś, tak? Chcę zrobić coś dla was miłego, może zróbmy to i to i to, pojedźmy gdzieś tam, nie wiem, tego typu rzeczy to już pozostawiam wam. Jeżeli chodzi zaś o kontakt z tą naprawdę ważną osobą, tu mamy także arcykapłana, więc trzeba na to spojrzeć dość poważnie. Jest giermek buław i jest królowa mieczy, więc będziecie, widzę tu, całkiem możliwe, że będziecie stali przed jakąś poważną decyzją. Poważną nową decyzją, mówię nową, tak, bo giermek buław sugeruje, że tu będzie coś wam przedstawione, jakaś koncepcja, może jakaś deklaracja będzie ze strony tej ważnej osoby, może jakiś pomysł, tak, ale ten pomysł będzie wiązał się z pewnymi trudnościami. To po prostu nie chodzi o to, że on będzie od razu jasne, tak, super, wspaniale, jak najbardziej, rzucam się na to i tak dalej, i tak dalej. Tu będzie trzeba faktycznie pewne rzeczy rozważyć i karty radzą, żeby faktycznie rozważyć to tak rozsądnie, tak? Wziąć, na pewno druga strona będzie brała wasze jeszcze zdanie i waszą opinię pod uwagę, więc wy możecie faktycznie wpłynąć na to. Wy możecie wpłynąć, rozpocząć, nie wiem, nowy jakiś nowy wątek tego, tak, czy to, jak to miałoby zostać zrobione, przeprowadzone. Karta papieża, czy też arcykapłana mówi o tym, że po pierwsze będzie to no takie dość istotne, to będzie wnosiło jakąś zmianę w waszym życiu, nie wiem, może wasz partner, partnerka proponuje wam przeprowadzkę. Albo poznaliście nową osobę, jesteście na początku relacji, jest wszystko fajnie, tak? Tu się dogadujecie jak najbardziej, żeby nie było. Tu o tym jak mówię, to nie jest nic złego. To nie jest nic złego, pomimo tego, że trzeba to przemyśleć, bo bardziej chodzi o to, żeby to przemyśleć, jak to zrobić, niż żeby to myśleć, czy w ogóle to robić, tak? Ale tu może właśnie ten partner wam proponuje, no nie wiem, może poznajmy rodziców, tak? Wy macie odwiedzić jego rodziców, albo on ma odwiedzić waszych rodziców, wiecie, taki poważny krok jest tutaj na stole. No i no to wymaga pewnej rozwagi, jak do tego zrobić, w jakich okolicznościach, gdzie i tak dalej, i tak dalej. Więc tu możecie się spodziewać naprawdę panny takiego poważniejszego kroku deklaracji. Jeżeli to nie jest relacja, wiecie, romantyczna, to też może być tutaj przyjaciel wam na przykład jakąś wspólną aktywność proponuje, tak? Albo jeżeli tu z kimś z rodziny bierzecie to pod uwagę, to może
będzie coś takiego, że pierwszy raz wasz syn czy córka proponuje wam, żebyście tak naprawdę na dłuższy czas zaopiekowali się swoim wnukiem, wnuczką, i to jest ważne przeżycie, tak? Ale też trzeba się zastanowić, w jaki sposób to zrobić, żeby było fajnie, może przygotować odpowiednio trzeba wtedy dom, tak? Tam zabezpieczyć, żeby nie włożył ktoś widelca do kontaktu i tak dalej, nie? Tu jest taki ten element, tylko mówię, to nie chodzi o to, czy w ogóle to robić, bo raczej podejrzewam, że będziecie zadowoleni z takiej propozycji, ale pan jak to zrobić, tak? I teraz na koniec, moi mili, zobaczmy, cóż tu karty mówią w kontekście przestrogi, czy też wydarzenia, które może być niepokojące, tego, co idzie dobre w waszą stronę i tego, co na pewno warto na to zwrócić uwagę. Więc jeżeli chodzi o przestrogę, taką wydarzenie, które może być niepokojące, rycerz buław nie sugeruje o tym, żeby miałby być tu jakiś wielki problem. Co najwyżej jednego dnia, czy też dwóch dni, trzy, będziecie się czuli troszkę gorzej, tak? Może coś was łapać, może jakieś przeziębionko tam wisieć w powietrzu i tak dalej, i tak dalej. Może być takie, no, może jakiś zabieg lekarski, tak, który spowoduje, że przez jakiś czas nie będziecie fizycznie na 100%, nie? Okej, to jest taka troszkę przestroga, co najwyżej, żeby wziąć to pod uwagę, że jak macie faktycznie jakiś zabieg, załóżmy za 2 tygodnie w środę, w lipcu, tak, to, nie wiem, strzelam, po prostu rzucę taki pomysł, żeby pamiętać, żeby sobie nie brać jakichś dodatkowych ważnych rzeczy do zrobienia w tym czasie, bo możecie się czuć troszkę nie do końca na 100% w tym samopoczuciu. Dobra rzecz, która idzie w waszą stronę. Dowiecie się i zrozumiecie coś, albo stanie się coś jasne, co będzie dla was dobre, tak? Może się wyjaśni właśnie jakaś sprawa. Tu jest bardzo duża możliwość, że w tych sprawach, szczególnie tych takich przyziemnych, o których mówiliśmy na początku, panny, coś się może wyjaśnić i ja sądzę, że to się tego tyczy, tak? Że będzie w końcu tu jakaś wiadomość, że tutaj się uspokoi wam sytuacja, że tutaj doprowadzicie to do końca. To wyjaśnienie będzie tą dobrą rzeczą dla was, jednoznacznie pozytywną. I na co zwrócić uwagę? Król Buław szczególnie podkreśla sytuację przedsięwzięć takich, które bierzecie na siebie, ale takie, w których wy gracie te pierwsze skrzypce, wy jesteście tą najważniejszą osobą, więc wy pewnie na nie wpadliście na ten pomysł i chcecie i przeprowadzacie ten pomysł, więc tu karty mówią, że jeżeli podejmujecie się czegoś takiego istotnego, ważnego, to warto na to zwrócić uwagę, a ponadto nie tylko zwrócić uwagę, żeby to dobrze wyszło, ale ponadto wydaje się, że to może w połączeniu tu z tym papieżem może wskazywać na to, że to będzie ważna rzecz. To może być ważniejsza rzecz dla was, dla waszego życia w przyszłości, niż zakładacie, kiedy to będziecie robili czy planowali. Więc panny, rozkład dla was na lipiec. Fajne rzeczy się tu dzieją. Wyjaśnienie wielu spraw może jest być przed wami. Ja jestem Kosmonkowski. Bardzo dziękuję wam za wasz czas. Wy w tym czasie nie zapominacie dać lajka, zasubskrybować, skomentować, wesprzeć kanał może nawet, ale na pewno mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!